Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, to jest Nowicka firma Pest. Proszę panią, dzwonię do pani w takiej sprawie, ponieważ jestem cały czas nękany przez waszą firmę. Dług jest przedawniony. Już podam pani numer może sprawy. 0902. Czy ja rozmawiam z panem? Tak, tak, przy telefonie. Poprosiłabym jeszcze tylko o pana datę urodzenia. To dotyczy karty kredytowej z mBanku. Tak. Ja bym bardzo prosił o zaprzestanie nękania, które jest do tej pory. I także żądam zaprzestania dalszego nękania, no bo zgłoszę ten fakt do prokuratury, a także pozwę państwa firmę o naruszenie dóbr osobistych. Panie Dariuszu, zgodzę się, tak, ten dług jest przedawniony, tak, ale panie Dariuszu, takie zadłużenie przechodzi w zobowiązanie naturalne i wierzyciel ma prawo tutaj dochodzić spłaty, tak? No ja rozumiem, ale nadal podtrzymuję, proszę o przestanie mnie nękania, wysłanie mi maili. Bo mówię naprawdę, zgłoszę do prokuratury i o dobra osobiste. Skoro jest dług przedawniony, proszę mnie przestać nękać. Ale tak jak panu powiedziałem, wierzyciel ma prawo dochodzić, tak? To jest zobowiązanie naturalne, proszę pana. Nie ma po prostu tytułu wykonawczego, ale można tutaj dochodzić, tak? No proszę zaznaczyć w systemie, że no nie dojdziecie po prostu. No, ten dług już jest przedawniony i nigdy go z powrotem już nie otrzymacie. Proszę pana, no jest pan tutaj z tego też tytułu wpisany do BIG-u, więc panie Dariuszu... Do BIG-u nie jestem wpisany, bo sprawdzałem, także jedynie do KRD i tylko to. Proszę pana, no to KRD, no to proszę pana, to, tutaj jest to... No to już jest pana decyzja, oczywiście zaznaczyłam, że tutaj pan podtrzymuje zarzut przedawnienia, tak jak panu powiedziałam, tak panie Dariuszu. Wierzyciel ma prawo dochodzić spłaty tego. Ja rozumiem, ale ja bardzo proszę o przestanie mnie nękać. Tak jak powiedziałem, mogę tylko tutaj wpisać, że jest zarzut przedawnienia, tak? Dobrze. Dobrze, więc panie Dariuszu, jeżeli tutaj byłby pan uprzejmy, bo tak, nie wiem, ja tu mam jakiś adres mailowy, to nie jest pana adres mailowy. Nie, wy macie mój adres mailowy, przecież spamujecie na ten adres mailowy i wysyłacie mi te bzdury. Proszę pana, niczego nie spamujemy, proszę nie mówić mi takich rzeczy. Ale ja proszę panią, skoro ja sobie... Dobrze, proszę pana, to jest pana zdanie, tak? Jeszcze mam tu jeden... Nie, nie, to są jakieś dziwne adresy, to są nie moje adresy. Dobrze, to są adresy do potwierdzenia były. Ja mam tutaj dwa. Proszę, żeby tam żeby było zaprzestanie spamowania i nękania mnie na tym adresie. Dobrze, ale tutaj jeszcze, już momencik, jeszcze tylko podejrzę, bo mamy tutaj dobrze, bo tutaj są widzę dwie sprawy. Ja zaraz podejrzę tą drugą sprawę. Dobrze, i tutaj ta druga, to był też tutaj widzę, że jest też pan podniósł zarzut przedawnienia, tak, bo to jest kredyt konsumpcyjny z Żagla, więc dobrze, zaznaczam, że tutaj na jednej i na drugiej sprawie jest... Przedawnienie, tak, tak. Dobrze, oczywiście, panie Dariuszu, tak jak powiedziałam, mogę tutaj jak najbardziej przyjąć to i to zaznaczam, tak? Dobrze, to dziękuję bardzo.